Od 2 lat w Kłodzku obchodzone są uroczystości ku czci patrona miasta, świętego Franciszka Ksawerego. Dzięki ojcu proboszczowi jezuitów naprawdę cieszymy się, że odnowił te przyrzeczenia. Pamiętamy, po zarazie w 1643 roku mieszkańcy miasta i magistrat ofiarowali się w opiekę Matki Najświętszej i świętego Franciszka, ponieważ no, uchronił miasto przed dalszym rozprzestrzenianiem się zarazy. Główne uroczystości poprzedziła msza święta w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ojców jezuitów, która nieprzypadkowo odbyła się w tym kościele. W kościele jezuitów jest fundowana figura świętemu Ksaweremu, no i jest to kościół jezuitów, a Franciszek Ksawery był jezuitą, jak wiemy, umarł w czasie podróży do Indii, nie zdążył dotrzeć na misję, a mimo to jest patronem misji świętych. Okolicznościową mszę świętą odprawił ordynariusz świdnicki, ksiądz biskup Ignacy Dec. 643 rok, a gdy niecała 100 lat po śmierci świętego Franciszka wybuchła zaraza i zginęło tyle zmarłych na zarazę prawie 4,5 tysiąca ludzi. Wśród zaproszonych gości byli m.in. włodarze miasta, jak i powiatu kłodzkiego. Po mszy pod przewodnictwem biskupa uformowano orszak złożony z wiernych, który przemaszerował pod figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, znajdującej się na rynku, gdzie oddano hołd świętemu. Następnie udano się na Most Gotycki do figury świętego Franciszka, gdzie również oddano mu hołd. Patrona naszego miasta, prosimy Cię otocz nas swoją opieką, broń od wszelkich niebezpieczeństw, daj nam pomyślny rozwój i spraw, abyśmy żyli w pokoju. Bardzo piękna uroczystość, wspaniała, wspaniała. Popieram syna całkowicie, tak jak jest. Dzięki naszemu kochanemu biskupowi, burmistrzowi, proboszczom I ludziom też, którzy jeszcze chcą przyjść i zapraszamy wszystkich w przyszłym roku. Czy taka impreza będzie już cykliczna, ona jest na stałe wpisana w kalendarz imprez zorganizowanych tutaj w Kłodzku? Mam nadzieję, że tak, choć tutaj inicjatywa jest po stronie ojców jezuitów, ale myślę, że oni to poprowadzą, jak wszystko dobrze i sprawnie, tak jak pan redaktor i wszyscy obecni dzisiaj widzieli. Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Położenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.